Europosłankę Bryłkę zapytam dokładnie o to samo, bo Konfederacja także uczestniczy w tym procederze, pokazuje czarnoskórych czy śniade osoby, pokazuje i dowodzi nimi, że jest problem nielegalnej migracji w Polsce. Panie redaktorze, dlaczego? Temat migracji w Polsce jest tematem wielowątkowym. To znaczy, po pierwsze, my krytykowaliśmy politykę migracyjną PiS-u za bardzo szerokie otwarcie Polski. Polska przyjmowała najwięcej i wydawała najwięcej pierwszych zezwoleń pobytowych w całej Unii Europejskiej dla cudzoziemców spoza Unii. No to pokazuje skalę. To było nawet i do miliona rocznie przyjmowanych tutaj do Polski migrantów. Nie, no nie, miliona tak, to nie. 960 tysięcy. Ale w dużej mierze z Białorusi, przede wszystkim tak, z Ukrainy. Tak, ale proporcjonalnie również wzrastał odsetek imigrantów z Azji Centralnej, z Bliskiego Wschodu. To prawda, było dużo migrantów z Indii, Pakistanu, z Nepalu, z Filipin. PiS wycofał się również z tego rozporządzenia, które dzisiaj jest przedmiotem prac Komisji Śledczej, czyli drastycznego ułatwienia zatrudniania osób z tych 21 państw wymienionych w tym rozporządzeniu, z którego się wycofano między innymi dzięki naszemu nagłośnieniu tego tematu, ale również premier Donald Tusk wtedy bardzo mocno atakował to rozporządzenie. I to jest hipokryzja PiS-u, dlatego że w tamtym okresie po prostu mieliśmy do czynienia z masową legalną, ale tak naprawdę niekontrolowaną imigracją. Kolejny wątek to jest oczywiście granica polsko-białoruska, czyli element wojny hybrydowej i granica polsko-niemiecka. I naszym zdaniem po prostu trzeba przywrócić po pierwsze wyrywkowe kontrole na granicy polsko-niemieckiej, bo mamy do czynienia po prostu z przerzucaniem imigrantów z Niemiec do Polski. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że obowiązują teraz przepisy wynikające z rozporządzenia Dublin III, natomiast za chwilę one zostaną zastąpione rozporządzeniami wynikającymi z Paktu Migracji i Azylu. Z drugiej strony trzeba wzmocnić wschodnią granicę polsko-białoruską, dlatego że jest ona nieszczelna. To jest drugi element. No i panie redaktorze, musimy sobie wszyscy zdawać sprawę z tego, że mamy do czynienia z procesem, który obserwujemy po prostu w Europie Zachodniej i niestety powielamy te wszystkie błędy. Tylko nie odpowiada pani posłanko na pytanie. Ale panie redaktorze, jaki jest sens, jaka jest moralna czy etyczna racja w tym, żeby pokazywać czarnoskóre osoby na ulicach polskich miast i wsi i twierdzić, że to one są problemem. To proszę zapytać mieszkańców powiatów przygranicznych i gmin przygranicznych, którzy zwracają się z problemem, że na przystankach koczują nielegalni imigranci, którzy w jakiś sposób przekroczyli granicę. No to jeśli to są nielegalni imigranci, to trzeba powiadomić Straż Graniczną, a nie robić kampanię społeczną. Panie redaktorze, wójtowie informują, proszą o pomoc i tej pomocy nie uzyskują. I stąd się wzięło to nagłośnienie tych tematów przede wszystkim przez media społecznościowe i niekoniecznie przez wszystkich polityków. Pani posłanko, na waszym takim banerku reklamowym są osoby z przystanków w jednej z okołogranicznych miejscowości i te osoby dokładnie zostały przejęte przez Straż Graniczną, one złożyły wnioski azylowe, więc kulą w płot. Straż Graniczna reaguje, Straż Graniczna przyjmuje od tych osób wnioski i naprawdę nie można nimi straszyć. Bo za chwilę spowoduje się nieszczęście. Każdy, kto chce przyjechać do Europy, powinien to zrobić w sposób legalny, a nie nielegalnie przekraczający granicę zewnętrzną Unii Europejskiej. Są legalne procedury, wystarczy iść do placówki dyplomatycznej swojego państwa i złożyć odpowiednie wnioski. Nie trzeba robić tego w sposób nielegalny. Ja przypominam, że ludzie na polsko-białoruskiej granicy są po prostu narzędziem w tej wojnie hybrydowej. Że są narzędziem, to zgoda. Nie w każdym kraju jest polska placówka dyplomatyczna, gdzie można złożyć ten wniosek. I też doskonale wiemy z polskiej historii, jak bardzo często Polacy próbowali się w ten sposób przedostawać do Europy Zachodniej. No taka była prawda. Anna Maria Żukowska, która się domagała głosu, która zamilkła. Proszę, teraz czas na panią. Słuchałam bardzo uważnie państwa wypowiedzi. Osoby, które znalazły się na przystanku, nie stwarzały w żaden sposób zagrożenia i to nie są osoby, które... To jest pani stanowisko. Proszę zapytać mieszkańców, o których pani może... Które się po prostu obawiają tego. Że są nielegalne, dlatego że złożyły wnioski o azyl. Dopiero po rozpatrzeniu tych wniosków będzie można ocenić, czy mogą w Polsce przebywać legalnie, czy też zostaną odesłane do kraju pochodzenia. Samo siedzenie na przystanku przestępstwem nie jest. A szczucie... Przestępstwem jest to, że te osoby się przedostały prawdopodobnie nielegalnie przez granicę. To prawda. Ale tylko, że już są po naszej stronie granicy i wchodzą w procedurę azylową. Przysługuje im zgodnie z konwencjami genewskimi, przysługuje im prawo do złożenia wniosków o azyl i dopiero po ich rozpatrzeniu będzie można oceniać ich sytuację prawną. I jest problem, który polega na tym, że osoby, które są przerzucane na Białoruś, bo to jest zorganizowany proceder handlarzy ludźmi, są narzędziem, ale nadal pozostają ludźmi i nadal przysługują im prawa człowieka.
i nadal im przysługuje prawo do pomocy medycznej, prawo do złożenia wniosków o azyl, wszystkie inne prawa związane z prawami uchodźców. I lewica zawsze stała na stanowisku, że należy przestrzegać prawa. Jeżeli ktoś chce złożyć wniosek o azyl, należy przyjąć ten wniosek, rozpatrzeć. Jeżeli nie kwalifikuje się do rozpatrzenia, odesłać do kraju pochodzenia. A czy lewica dzisiaj stoi na stanowisku, że pushbacki nie powinny być stosowane przez Straż Graniczną? Pushbacki nie powinny być stosowane, bo rozumiem, że niemiecka Straż Graniczna też się zainspirowała zmianą stanowiska Polski w tej sprawie i właśnie je stosuje, bo to był właśnie klasyczny pushback, odesłanie za granicę na teren obcego państwa osób, które znajdowały się w kraju drugim, a czy jako pierwsze kraj pobytu... Czy to polskie, czy niemieckie? Tak, potępiamy pushbacki, dlatego czy to polskie, czy członkami rządu, jesteśmy konsekwentni. Który te pushbacki stosuje. Wielokrotnie apelowaliśmy do pana wiceministra Duszczyka i robimy to nadal, żeby odstąpił od tego, dlatego że to nie zmniejsza w żaden sposób sytuacji, nie zmniejsza tego zagrożenia, dlatego że i tak przedostają się osoby, ale o te, o których nic nie wiemy i trafiają do innych krajów Unii Europejskiej, a my nie mamy w żaden sposób kontroli nad tym, nad ich dokumentami, nad tym, kim oni są. A to można ustalić, nawet jak ktoś mówi, że nie ma paszportu, bo to się ustala przez ambasady. Należy dyskutować o tym, co będzie napisane w polskim prawie. A będzie napisane tak. Nie będzie popełniał przestępstwa funkcjonariusz czy żołnierz, który używa broni albo wydaje rozkaz jej użycia, naruszając zasady użycia środków przymusu bezpośredniego w przypadku zamachu na nienaruszalność granicy, jeśli sytuacja wymaga natychmiastowego działania. Jak się pani podoba ten przepis? Nie podoba, dlatego wspólnie z ministrą Agnieszką Dziemianowicz-Bąk, z wiceministrem spraw wewnętrznych Wiesławem Szczepańskim, z ministrą Kotulą pracowaliśmy nad poprawkami, które złożyliśmy jeszcze podczas posiedzenia rządu i wcześniej także podczas prac w stałym komisji. Ale bo to jest przepis, który rząd przyjął, czy przy wotum separatum ministrów lewicy? Nie przyjął go w takim kształcie, to jest jeszcze przed tymi zmianami. My zaproponowaliśmy, żeby zamiast nie popełnia przestępstwa było nie podlega karze. Dlaczego? Dlatego, że zgodnie z artykułem 7 Konstytucji Polska ma zasadę legalizmu, czyli że wszystkie organy państwa powinny działać w ramach i na podstawie prawa. A tutaj przyznajemy, że coś jest przestępstwem, ale wyłączamy od odpowiedzialności jakiejkolwiek pewne grupy, w tym wojsko. I naszym zdaniem to, że prokurator nawet nie mógłby zbadać, czy doszło do przestępstwa, nie jest rozwiązaniem, które w czasach pokoju, przypomnijmy, bo Konstytucja również przewiduje przecież stany nadzwyczajne, w tym stan wojenny. W każdym miejscu w kraju to też zostało zmienione. Teraz jest też wrócił, to znaczy został dopisany przepis, że to dotyczy tylko sytuacji na granicy. Również w przypadku tak zwanej operacji specjalnej, którą miałaby prowadzić polska armia. Również uważamy, że powinien, jeszcze nad tym pracujemy, to tutaj na to nie ma na razie większości, żeby takie sytuacje, że to wyłączenie z karalności mogło nastąpić tylko w przypadku, kiedy ono nie było rażące. Czyli w przypadku, rozumiem, kiedy będzie lewica, rażące, nadal będzie lewica można... Lewica za takim projektem, taki... jeśli rząd go złoży w Sejmie, lewica za takim projektem pracujemy nie nad tym cały czas w rządzie. Jeżeli ten projekt wyjdzie w takim kształcie, w którym my cały czas proponujemy, żeby nie było licencji na zabijanie, bo w założeniu taką licencję dostaliby polscy żołnierze w każdym miejscu w kraju, nie tylko na granicy. Polska historia już chyba źle jest doświadczona takimi wydarzeniami i lepiej przeciwdziałać. Ja wiem, że teraz jest taka fala, że wszyscy uważają, strzelać. To się może bardzo źle skończyć. Naprawdę, zostaniemy z tymi przepisami i być może w przyszłości zmieni się rząd, będzie rządził PiS z Konfederacją, nie wiem, ale no, na tym polega demokracja, że rządy się zmieniają i ja nie chciałabym takich przepisów, nie czułabym się bezpiecznie w przyszłości i nie zmienia to faktu, że trzeba uregulować, już kończę, sytuację żołnierzy i policjantów i strażników granicznych, żeby wiedzieli, kiedy mogą korzystać z broni i to musi być bardzo jasno sprecyzowane i to będzie w tej ustawie. Czy jeśli lewica powie nie temu przepisowi, Konfederacja pomoże rządzącym w jego przyjęciu? Przede wszystkim, panie redaktorze, nie da się stworzyć idealnych przepisów, dlatego że jeżeli sytuacja wymaga natychmiastowego działania, to polski żołnierz, polski funkcjonariusz Straży Granicznej, funkcjonariusz policji ma prawo użyć tej broni i powinien bać się użyć tej broni i nie wyobrażam sobie, żeby dochodziło z tego powodu do kolejnych po prostu śmierci. Tej śmierci, którą mieliśmy żołnierza zadźganego nożem, mogliśmy uniknąć. I ja chcę, żeby polscy żołnierze nie bali się używać broni. Ale skąd pani wie, znaczy, bo to postawiła bardzo, pani bardzo poważną tezę. Redaktorze. Skąd pani wie, że można było uniknąć używając broni? Być może ten człowiek był zaskoczony. Panie redaktorze, być może się bał użyć tej broni. Tego nigdy już nie wiem. No nie, ale skoro ponad 1000 strzałów oddano w pierwszych miesiącach tego roku, to znaczy, że żołnierze tak się bardzo nie boją używać tej broni. Panie redaktorze, ale mamy bardzo silną presję teraz na granicy migracyjną. Wiemy, że teraz przekraczają tą granicę właśnie bardzo wyszkoleni imigranci. Być może sprowadzanie
zgromadzeni tam w konkretnym celu. Natomiast polscy żołnierze nie mogą się bać używać broni i powinni tej broni używać. Ale... Czasami to jest, panie redaktorze, kilka sekund, kiedy trzeba podjąć decyzję. Nie zawsze to będzie dobra decyzja, nie zawsze to będzie adekwatna decyzja, ale być może czasami nie ma nawet na to czasu, żeby teraz otwierać przepisy i sprawdzać, czy ja mogę użyć tej broni, czy nie mogę, czy będę, czy jest ten kontrakt wyłączający odpowiedzialność, czy go nie ma. Ale uważa pani, i to jest bardzo serio pytanie, przed którym uważam także stoi polska polityka i polska armia, czy polscy funkcjonariusze. Czy na widok migrantów przekraczających granicę w sposób nielegalny, rozsuwających te zasieki graniczne, polscy żołnierze i polscy policjanci powinni do nich strzelać? Pytam, czy do nich powinni strzelać? Nie, no dają strzał ostrzegawczy na początku. A jeśli nie reagują? To powinni tak. Powinni do nich strzelać. Tak. Tam jest procedura przecież rozpisana, tak? Które, jak to trzeba. Nie, ale do tej pory tylko można strzelać w przypadku zagrożenia życia. Natomiast nie w przypadku przekraczania nielegalnego granicy. Ale naruszenie integralności granicy i integralności państwa polskiego jest też przestępstwem i też jest nielegalnym przekroczeniem granicy. Też protestuje przeciwko jednej lekcji religii? Uważają, że tylko dwie albo więcej? No, rząd poniekąd wypowiada po prostu walkę z nauczaniem religii i etyki, bo ten przedmiot będzie się wliczał też do średniej. Dodatkowo będzie też ograniczenie, przynajmniej tak to wynika z zapowiedzi, przedmiotów humanistycznych. Więc no niestety, ale nasze przekonanie jest takie, ale że gdzie jest ta zapowiedź ograniczania pani wiceminister Rubnauer. Powiedziała, że co? Że będzie zwiększenie przedmiotów matematycznych. A to nie oznacza, że kosztem humanistycznych, tak. Tylko właśnie tej jednej lekcji religii. Właśnie tu się robi miejsce. To się będzie w tym kierunku będzie wszystko zmierzało. Natomiast, natomiast no niestety... Pani minister Rubnauer jest matematyczką z wykształcenia. Może tak, stąd... Ale to też chyba nie ma niczego strasznego w tym, że będzie więcej matematyki w szkole. Panie redaktorze, ale to ja nie chciałabym, żeby to się odbywało kosztem przedmiotów humanistycznych, tak? Natomiast to, co jest ważne, no, naszym zdaniem po prostu edukacja idzie w złym kierunku. To chociażby zlikwidowanie prac domowych nie było bardzo złą decyzją. Po prostu. Bez konsultacji. Złą decyzją. I jedna lekcja religii zła i brak prac domowych też zła. I jedna lekcja religii też zła. Zostawmy tak, jak jest. Czyli dwie.